Hej, siemano, witajcie w Cywilizacji 6. Zaczniemy od teorii, a w zasadzie sprostowania, bo namieszałem tam trochę z tymi premiami, dzielnicami, także chciałbym do tego wrócić, żeby właśnie ustalić, jak to w zasadzie jest. Mowa w tym momencie o tych premiach właśnie jak plusy 100% do premii za sąsiedztwo dzielnicy portowej, biznesowej, kulturalnej, przemysłowej i tak dalej. Ich jest cały komplet. No i te opisy tutaj można dwojako rozumieć. Mianowicie, na przykładzie tej weźmy, prawa miejskie, plus 100% premii za sąsiedztwo dzielnicy biznesowej. No i ja to rozumiałem w taki sposób, że plus 100% premii, pauza, za sąsiedztwo dzielnicy biznesowej. I to by oznaczało, że premie te 100% otrzymują dzielnice, które sąsiadują z tą dzielnicą biznesową, jeśli tą doktrynę wykorzystujemy. No i to by było zbyt piękne, żeby to było prawdziwe, trzeba by to inaczej czytać. Mianowicie tak, plus 100% premii za sąsiedztwo, pauza, dzielnicy biznesowej. Gdyby to było dla dzielnicy biznesowej, to by było jasne i o pomyłce nie byłoby mowy. A tak ta pomyłka właśnie w moim wypadku miała miejsce. To po prostu działa tak... No dość prosto, ja chyba trochę przekombinowałem. Chciałem, żeby chyba było to takie właśnie przekombinowane i można by było w grze kombinować. No nie jest to takie fajne, jest to takie proste, wręcz toporne. Po prostu jak wrzucamy takie prawa miejskie, no to premia za sąsiedztwo, bo właśnie taki termin w grze obowiązuje, zwiększa się o 100% w przypadku dzielnicy, której ta doktryna dotyczy. Także... No, w zasadzie banalna, ale tak jak tutaj mówię, w zależności od tego, gdzie pauzę zrobimy, no to inaczej możemy to rozumieć. Także chciałem do tego wrócić. No i po prostu jakbym sobie teraz to tutaj wrzucił, to moje te dzielnice biznesowe miałyby o 100% większe premie za sąsiedztwo zwiększone. A mowa tutaj oczywiście o tych premiach startowych, także jeszcze szybciutko pokażę, tutaj mamy dzielnicę, no i na przykład przemysłowa właśnie tutaj ma takie premie za sąsiedztwo z różnymi rzeczami, także ten mój trójkąt dzielnicowy, o którym mówiłem, nie jest tak efektywny, jak ja się tego spodziewałem. Dalej to fajnie działa i dalej się to opłaca robić, ale to nie jest właśnie aż takie niesamowite, jakie mi się na początku wydawało. Trochę szkoda, no ale jest jak jest. Jest ta gra w kontekście mechaniki troszkę prostsza niż to było nawet w przypadku C5. Ja do tego jeszcze będę wracał. W każdym razie właśnie tak gadałem sobie ostatnio tutaj w komentarzach na YouTubie z Egipcjaninem. Także pozdrawiam cię serdecznie, no bo właśnie tam takie ciekawe rozmowy sobie prowadziliśmy i między innymi właśnie o tych premiach. W każdym razie ważne jeszcze info, jak nawet w momencie, kiedy dzielnicę zakładamy, to jakieś tam premii nie wykorzystujemy, bo na przykład nie ma kopalni albo kamieniołomu, to w momencie, gdy potem już jak ta dzielnica istnieje, my tą kopalnię zrobimy czy kamieniołom, to ta premia się pojawia. Także o tym też warto wiedzieć, ona się pojawia tutaj. Także takie rzeczy. Chyba tyle tytułem wstępu, ale po prostu czułem taką potrzebę, bo pomyliłem się i warto by było po prostu to sprostować, tak myślę. W każdym razie mieliśmy patch, przed chwilą go ściągnąłem. Nie wczytywałem się jeszcze, ale widać już pewne tutaj udogodnienia. Także fajnie. Jest to wszystko takie trochę już teraz bardziej przejrzyste. Mam nadzieję, że zmierza gra w dobrym kierunku, no bo o ile ciąga jak bagno, no to jest trochę niedorobiona i niezbalansowana. Także zobaczymy, jak to wszystko się ułoży, jak to wszystko się rozwinie. Kurde, długi wstęp, 4 minuty, ale musiałem, ja już tak mam. W ogóle jak jest taki klif, to nie możemy na niego wchodzić. To też taka ciekawostka, także co, ja tutaj nigdzie nie wejdę, wszędzie klify, dobra jest, da się wyjść. No także widać, że właśnie ikonki surowców dostały takie nowe tła. Strategiczne są pomarańczowe, luksusowe są fioletowe, a te dodatkowe są takie żółte. Taka mała, kurde, zmiana, bez kitu tak pomaga, że masakra. Bo to było nieczytelne, a tutaj nawet jak mamy właśnie mapkę nieodkrytą, to tło zostaje takie, jak mówiłem, natomiast właśnie wyszarza się tylko
sam symbol surowca. Także o wiele lepiej teraz widać, bo tak to była masakra z tym. No, takie drobiazgi, ale naprawdę przydatne. A wiele już takich zauważyłem, pewnie zauważę jeszcze więcej. Wrzucę też linkę z wypunktowanym wszystkim, co w tym patchu było. Także ktoś może sobie zerknąć do opisu, jak ma ochotę. A będziemy tutaj to wszystko po kolei odkrywać. Także te mass media dostały przyspieszenia. Radio odkryliśmy. Idziemy po ten lot, no bo bombowce, wiadomo, aluminium jest tutaj bardzo, bardzo, bardzo ważne. No bo wymagają właśnie... Te bombowce wymagają aluminium, także aluminium jest nam potrzebne. Aluminium jest nam potrzebne. Dobra, co my tutaj chcemy robić? Co my tutaj chcemy robić? Koloseum, no to nie tutaj, bo to 17 tur, chociaż. Ale nie, no bo tutaj to mi się nie opłaci. Koloseum działa tak, że może dać te plusy 3 udogodnienia również właśnie miastom innym niż tylko te, w którym zostało zbudowane, pod warunkiem, że te miasta są w promieniu 6 pól. Tylko pytanie takie moje, czy to dotyczy miejsca, w którym znajduje się koloseum, czy centrum miasta, w którym to koloseum się znajduje. Sprawdzimy to jeszcze, ale w Rakedet będziemy budowali. Także tutaj co ja bym chciał zbudować? Te cudaki są niepotrzebne. O, może budowniczych. Ja już generalnie grałem w międzyczasie sporo w Civkę. Wygrałem m.in. na Nieśmiertelnym, także tutaj już o tej grze wiem dużo więcej, ale to chyba w kolejnej serii tak więcej będę się dzielił. Chociaż tutaj pewnie też, ale nie będę wracał do tego, o czym już mówiłem, a o czym teraz wiem dużo więcej. Także co my chcemy tutaj robić? Kanalizację nie, te udogodnienia wszędzie bym potrzebował, ale nie mogę w tym momencie zbudować dzielnicy rozrywkowej, bo wymaga populacji 7. A teraz miasto mi nie rośnie, bo jest właśnie brak tego udogodnienia i brak obszarów mieszkalnych, także przyrost spowolniony. Tutaj też wszystko spowolniono, 15% masakra. Koloseum mi nie potrzeba, tego mi nie potrzeba. Big Ben nie jest taki głupi, ale też mi nie potrzeba na dobrą sprawę. Może później, jak będzie znacznie, no na pewno bym teraz nie budował. Ojejku, kupców, jeszcze dwóch muszę zrobić. Kupców mogę sobie przenosić z miasta do miasta, więc ja to będę robił jak najbardziej portowa. O, to jest właśnie też fajne w tej Civce, że jak założymy miasto nad morzem, to ono od razu może szkolić jednostki morskie, ale wcale miasto nie musi być nad morzem, żeby takie jednostki mogło robić. Wystarczy, że zbudujemy dzielnicę portową, którą robi się właśnie na wodzie w promieniu 3 pól minimum i też takie jednostki można robić. Także na dobrą sprawę to nie warto w tej grze robić miast nad samym morzem, bo one są bardziej narażone na atak z morza. A druga sprawa jest taka, że no te pola z wodą nie są takie cenne jak te pola z lądem, bo niewiele tutaj rzeczy na wodzie budować możemy, w przeciwieństwie do lądu oczywiście. Także tutaj my byśmy chcieli laboratorium za drogie, fabrykę można by było zrobić, ale też nie widzę takiej potrzeby. Kupiec, ile tutaj się robi? Bo koszty tych jednostek cywilnych oraz dzielnic wzrasta wraz z naszym postępem, odkrywaniem technologii tych i tych oraz przede wszystkim z tym wraz z kolejnym miastem, także w mieście pierwszym, drugim, trzecim te jednostki, te dzielnice budujemy szybciej niż w mieście piątym, szóstym, siódmym i tak dalej. Także też taka mechanika, która ma nam no trochę ukrócić takie spamerskie zapędy, spamerskie w kontekście tych miast. Budowniczego tutaj mógłbym machnąć, bo bym tutaj zrobił. Tu wiele rzeczy mógłbym zrobić. No dobra, zróbmy tego budowniczego. Ja już gram na luzie, chciałbym szybko tę grę skończyć i zagrać kolejną, bo tutaj to ja w zasadzie... Oj, mogłem kupić apostoła. Ja tym może podejdę wszystkim bliżej. A nawet tutaj zaraz rozpocznę tę wojnę. Ty tutaj sieć. A nie, nic nie będziemy łupać. Ten doszedł, to okej. To ma zasięg 2, ale jest coś takiego jak balon obserwacyjny. I jakbyśmy go tutaj właśnie to... Jakbyśmy to tutaj dołożyli, to ta artyleria albo nawet bombarda, ale generalnie jednostki klasy artylerii
będą miały zasięg o jeden zwiększony. Także piękna sprawa, te balony to jest coś cudownego i będziemy to robić w dużych ilościach, ale może już nie w tej grze. Tutaj mi drogi ewidentnie brakuje, ale ja go wyślę tutaj. I apostoła miałem kupić, żeby Hatusę nawrócić, bo ona nawet chce, a ja chcę szerzyć swoją religię oczywiście. Zagłębie rury się robi, weźmy tego apostoła. Jednostka bez rozkazu. No i mamy tego budowniczego, którym tutaj faremkę, to miasto, jak ono tutaj wygląda. Pyku, pyku, pyku. Ono mi się tak rozwijać na razie nie musi. O, też to dodali, widzicie, pojawia się gdzie, kiedy. No, takie rzeczy, które powinny być od razu, ale lepiej późno niż wcale oczywiście. Tutaj teraz farm nie ma sensu robić, no bo mam te niedostatki zadowolenia, więc bez sensu, ale surowce może bym obrobił. Ale tutaj też za chwilę pewnie zrobię budowniczego. To bym pola musiał kupić, żeby to koloseum zrobić. Myślę, gdzie tego typa wysłać. Tu 8 tur. Tak. Tu się zrobi wsparcie. Rozrywkowa też tutaj. A nie, nie będzie. Ale to jest rozrywkowa, bo ja się tutaj kiedyś pomyliłem, co mi właśnie... O, właśnie, uwagę zwróciliście. Zamiast wybrać biznesową, to wybrałem rozrywkową. Kolorki podobne mają. Ja tutaj chyba cholerka wyślę. I tu bym sobie faremkę zbudował. Coś sobie patrzyłem, w przerwie miałem tyle rzeczy robić. Ropę też bym potrzebował. Ropę też bym potrzebował. Obrobię te surowce może. Obrobię te surowce, machnę tutaj. Machnę tylko najpierw tutaj, zobaczmy, tutaj mam to. Ale szybciej by to się mogło wyświetlać też. Chociaż nie, to by mogło wtedy przeszkadzać troszeczkę. Idź tutaj, machniemy farmę i później się jeszcze pomyśli o kolejnych rzeczach. Wyłaź na ten ląd wreszcie. Odkryliśmy Sztokholm. Okej. Sprawdzamy, czy naprawili. Oj, naprawili, nawet szybciej się robi. No. A nie, nie naprawili. Nie naprawili, czyli ta przezroczystość dalej tutaj istnieje. No to niedobrze. Lepiej w to nie klikać, jak ma się jednostkę na stanie. O! Klify Dover. Ciche w spokoju szabatu. No ładne. Dobra, lećmy. Lećmy dalej. O, ktoś mi tutaj pierdyknął miasto. Miasto mi pierdyknął. Dobra, zamieniamy się nawet stary mój typ. A ty kurde. Ale to i tak, te barwniki twoje chcę jak najbardziej. Mogłem się potargować. A gdzie mi tu ikonka zniknęła, żeby zamknąć? A tu może nie w tym było. O kurde, i się pojawia, co się porobiło. Nasz przeciwnik stracił do nas szacunek. Oj. I teraz muszę go wykupować, albo tam w ogóle się tam targować, żeby go odbić niejako. Także tragedia, tam przecież kurde było dobrze. Tam było dobrze przecież. Duża szansa była na to. A nie, on tylko wykrył, a nie to, że mi go zabiło. A to dobrze, nie, to się przestraszyłem. Przestraszyłem się. To jakaś taka nowa mechanika, to ja tyle gier już, znaczy tyle gier nie grałem, ale już mam na liczniku z 70 godzin, coś takiego. Awansik, damy mu awansik, uwodzenie, zwalczanie szpiegów, to nie tutaj, tym będziemy kraść, ale też niewielkie dzieła. O, to z niego mógłby być właśnie dobry typior, tylko trzeba by z niego zrobić kontrwywiadowca. To go najwyżej później przeniesiemy, bo to jest piękny awans. Nie wyświetla się cały i nawet nie da się przesunąć, ale poziom doświadczenia więcej to jest świetna rzecz. No to wykorzystamy to kiedy indziej, o jest! Dobija mnie to trochę, bo gra w ogóle
nie korzysta jakby z możliwości mojego komputera, a mimo to nie pozwala się trochę lepiej ogarnąć. Hatusa jest tutaj, także tu mam jeszcze punkt ruchu, także weźmy do Teb i teraz dopiero weźmiemy awans. Możliwość szerzenia dwa razy, poziom nie, to tym będziemy szerzyć, nie będziemy się bić, także tak zrobimy. Rozjeżdża mi się jakby gra. Tego to ja oczywiście robić nie chcę. O, ładne te klify, nie powiem. Tutaj jest ta mgiełka, także idziemy drogą, odkrywamy. On przeszkadza, to zejdziemy z drogi. O proszę, mamy ćwiczenica. Ejku, jeszcze coś. Nie no, dobija mnie ta gra, naprawdę. No tak, tutaj chciałem farmę. Ile ja mam? 4, bo tak, dobra. 4, później pójdziemy te surowce ulepszyć. Mógłbym też ściąć ten lasek, to ta dzielnia by od razu tutaj wskoczyła. To by było nie takie głupie. Ciekawi mnie, jak to koloseum będzie działało. Budowałem je już 3 razy, ale nie wpadłem na to, żeby sprawdzić, czy to liczy ten promień od koloseum, czy od miasta. Taki ze mnie typior. Hatusa. I szerzymy religię. Politeizm. No tutaj zwiedzamy. Wybieramy produkcję. Rakedet, giełda. Nie, no dobra, tutaj budujemy tą dzielnicę rozrywkową, ale ja bym chciał właśnie zbudować to koloseum gdzieś tutaj na tej pustyni, bo te pola tutaj to mi szkoda wykorzystywać, bo ja farm potrzebuję, bo niewiele ich mam. A pustynia do takiego celu byłaby ok. Elektrownia też by się to wszystko przydało, ale zaczniemy od tego. O kurde, 300. Ale bogaty jestem, to chyba mogę. Zrobiłbym ją tutaj, tu będzie... Nie no, premii nie ma. Tutaj w przypadku niektórych dzielnic nie ma żadnej premii, także tu bym zbudował dzielnicę, a tu koloseum. No dobra, no to tak, zainwestuję w to kasiory i tutaj budujemy rozrywkową. Bo tutaj, tak jak mówię, fajnie jest trzymać w kupie te dzielnice, bo one na siebie ładnie oddziaływują i też kontrwywiadowcem szpiegiem łatwiej chronić te dzielnice. Natomiast no, farmy też dobrze budować, robić właśnie w kupie blisko siebie, bo one też na siebie oddziaływują i jak są razem, to więcej żywności dają. Mamy wielkiego człowieka tak w ogóle. O, i tutaj otrzymałem za to nawrócenie ludzika, także okej, a zobaczmy co. Aha, no właśnie, hatusem mi buknął, tyle że no nie mam teraz ludka. Ojojoj, to troszkę smutne to było. Patrzcie, od razu mi tutaj zmniejszyły się ilości tych surowców, bo to właśnie od tego tutaj miałem. Ojojoj, to niedobrze. Straciłem suzerena tego Hongkongu i straciłem suzerena tej hatusy, także no nie fajnie, nie podoba mi się. Muszę też pilnować tych naukowców, właśnie tych wielkich ludzi. O, Nobel też jest niezły. Także jak najbardziej go bierzemy. Na kolejną rozgrywkę zagramy taką naprawdę już ogarniętą. Bo teraz to były takie początki, no ja już teraz wiem więcej, ale to rozgrywkę to już bez problemu na tym królu wygramy, cokolwiek bym nie robił tak naprawdę, także luzik, tym będziemy mieli tutaj ludka. Ja bym chciał na pewno, no właśnie, jest dużo rzeczy do roboty, tyle że głównie to są farmy, a budowanie farmy w tym momencie, gdy tak jak tutaj widać, no mam na czerwono te miasta, to nie jest zbyt dobry pomysł. Także niekoniecznie teraz mi się to uśmiecha. Tak, ja myślę, że ja tutaj wszędzie farmy będę robił. Kupię je tutaj, zrobię. Bo już nie będę potrzebował chyba tych pól. A to w międzyczasie ktoś... No tak, ktoś zbudował zagłębie rury i ja nawet tego nie zauważyłem. Tak się zagadałem.
Bo ja tutaj budowałem zagłębie rury, no ale trudno, trudno. Jak ten ludek tam dojdzie, to wypowiadamy tę wojnę. Ten jeden jest, ten tutaj już dochodzi, dobra. Ciężko tak wrócić do gry właśnie, jak już się taką przerwę dłuższą zrobi. No to zawsze tak jest z tymi cywilizacjami, to w każdej jednej części tak mam. Popatrzcie, Xi'an, stolica Chin. I widać jakieś takie cudaki. W ogóle ja tym dobrą stronę idę chyba tak, myślę, że tak. Jak on podbił całe Niemcy. Masakra, oj ty Chińczyku szalony. Oj ty Chińczyku szalony ty. Ty szalony ty. Ja bym te miasta chciał rozwinąć. O kurde, ja muszę tutaj... to pole też bym mógł zgarnąć. Tutaj to ja jeszcze kopalnię zrobię, więc tego tartaku tak niekoniecznie potrzebuję. Ale kasowanie teraz tego lasu też większego sensu nie ma. Mógłbym tutaj już te farmy tutaj zacząć, bo akurat w Rakedet jest ok. No, mam nadzieję, że chociaż to koloseum zrobię. Jak oni mi buchnęli, cholerka jasna, to zagłębie rury, to jestem zszokowany. Tyle, że ja długo się opierniczałem z jego budową, ale i tak jestem zaskoczony. I tak jestem zaskoczony. Masz 3 akcje jeszcze. Tutaj też kopalnia by się jakaś przydała. Na tym polu bym chętnie robił. 5 tur. No po tych elektrowniach będzie niezły kop do produkcji, ale w tym momencie... W tym momencie... Dobra, idźmy tutaj, zróbmy te farmy, tak powiedzmy, że na przyszłość. Na przyszłość. No i już jest 84, także bierzmy to złoto, chociaż niedużo, 56, ale weźmy. Weźmy. Znowu się tutaj przypomniał, odezwał. Ja już mogę ulepszać te jednostki do tych karabinów maszynowych, ale karabiny maszynowe walą tylko na jedno pole, mają zasięg jedno pole, a te działa polowe mają na dwa, z racji tego, że Francja jest w tyle za mną, jeśli chodzi o naukę. Także tutaj Francja 31-51. Ja mam 51-266, ojejku. Także ja ją zbiję tymi działami, a później dopiero się przezbroję. Dobra, ustawię się nim i wypowiadamy tę wojnę. Gdzie w ogóle te moje jednostki jeszcze jakieś są? Tego to ja mógłbym może tutaj, niech on się podleczy. Niech on się podleczy. Dobra, niech się pobudują te rzeczy tutaj tak jak się budują. A ty chłopie, idź stąd dalej. Hatusa. Presław już jest mój. A możemy wziąć tutaj. No to raczej się nie uda. Wolałbym Los Angeles. Albo nie, jednak spróbujmy te miasta, które będę chciał przejmować, a możemy się wybrać tutaj. A, bo ty jednak nie masz jeszcze punktów ruchu, dobra. To ciebie może ja przestawię. Jak ja tu podejdę? Ciężko tu będzie podejść, bo tutaj tak mało miejsca bardzo, ale niech będzie. Dobra, w kolejnej turze wypowiemy wojnę. Niech się coś dzieje, bo tak na razie to bardzo dużo teorii. O, widzicie, to nie są barbarzyńcy jako tacy, tylko musiał mieć problemy z zadowoleniem. I właśnie rodzą się wtedy takie skubańce, ale jest taki awans apostoła, który pozwala te jednostki przejąć, także można to nieźle wykorzystywać. Naprawdę nieźle można to wykorzystywać, a jeszcze VIP. Także masakra. Piękne rzeczy wam powiem. Los Angeles też bym zgarnął. Jeszcze dwa razy. Tam były 3. Czemu tam były 3? A idź tutaj. Baltimore zgarniemy i później pójdziemy po te francuskie. No ja teraz tego wszystkiego mam tyle, że aż mi się trochę nie chce tym bawić.
wiadomo, jak jest wyzwanie, to człowiek bardziej się stara, jak już tej motywacji jako takiej nie ma, bo mu wszystko łatwo idzie, no to właśnie i ta gra tak trochę inaczej wygląda. No ja mam nadzieję, że on mnie nie zaatakuje, zresztą my się przecież lubimy. Pohandlujmy, może zobaczmy, jak to wygląda, zadeklaruj przyjaźń. Nie jesteście, ale on mnie nie zaatakuje, no taki głupi nie będzie, jak podejrzewam. Czy ja mogę coś od ciebie zgarnąć? No chciałbym zgarnąć, ale... No tak, zabrali ten krzyżyk, który... A nie, on tutaj jest, tylko się nie wyświetla od razu. Albo dobra, jeszcze nie tak jeszcze. O, i Kaśka nawet tutaj... potępię, jeszcze 5 tur, to ja się może tutaj jakoś ustawię sensowniej. Może artylerię sobie jeszcze zbuduję, albo nawet nie tak zrobimy. No nie tak zrobimy, to frontowe ulepszymy, bo ja bym musiał się cofnąć. Albo nie tak, to ulepszymy do karabinów maszynowych, żeby to obrywało. Bo jak będzie obrywać, to może mocno wyrywać. I to też cofniemy, także 2 zrobimy maszynowe i 2 zostawimy jako dzieła polowe i będzie ok. Dobra, fortyfikuj się, bo na razie przynajmniej. A też artyleria. Mam 1700, ale nie będę, bo tak myślałem, żeby kupić może to ten balon obserwacyjny, ale dam sobie... A czemu ja idę w tą stronę? Ja raczej o tu powinienem iść. Także idź tędy, chłopie. A ty tu czego, Inkwizytor? O Boże, naprawdę to tak dziwnie. Śpi tutaj, będziesz się leczył. Albo nawet nie tak. Te niektóre kolory są zbyt wyraziste tych religii i normalnie można oślepnąć. Akurat tej mojej nie, ale tutaj już tego amerykańskiego zaru, to już no taki bardziej oczojebny, bym powiedział. Także lećmy, podbijmy szybciutko ten cały kontynent, żeby się działo. Uwaga, da się, bo się nie dało wcześniej. A teraz się da, można tak zamienić, wreszcie. Jakie cudowne sprawy. Ej ty, giero. Ciebie też ulepszymy. Akurat te 5 tur się zrobi, ale to się odcinek skończy, także taki przegadany ten odcinek mordejerza. Ale trudno. Nie. Oj, fabryczka by się tutaj przydała. Koloseum mi skórę uratuje, mam nadzieję, ale to za chwilę. Na razie, a weźmy tutaj jeszcze kupca, zróbmy kupca jeszcze, lećmy dalej. Także w kolejnym odcinku tę wojnę rozpoczniemy. Ty tutaj szerzysz. Ciekawe, czy on coś zrobi ciekawego. Raczej nie. Ten ma jeszcze 3 akcje budowy. Jak ja bym tutaj sobie fabryczkę machnął. Tutaj po te perły idzie, ale zanim dojdzie, to jeszcze ruski rok minie. O! Herbaty ja nie mam przecież. Ja nie mam... O Boże, czy ja właśnie zmieniłem okno, czy tylko przesunąłem? Bo ja gram w oknie tradycyjnie. Bo to jeden monitor tylko u mnie na wyposażeniu, to muszę grać tak, żeby móc to wszystko włączać i widzieć, ile trwa odcinek i tak dalej. Nie no, mam nadzieję, że rozdzielczości nie zmieniłem. W każdym razie zasoby. Zobaczmy. I zapomniałem, co ja chciałem zobaczyć. Zaraz tutaj zobaczymy. Węgiel, srebro. Osiągnięcie jest takie, żeby tego srebra mieć. Oj, pojawiły się też takie eksportowane, no, sensownie. Sensownie wszystko. A ja mam herbatę jednak. Bo ja herbatę chciałem sprawdzić, ale to bym mógł mieć jedną na wymiankę. Gdzie ja mam herbatę? A jest tutaj przecież. Także dobra. Tu bym wolał tę farmę zbudować, ale wolno mi się te miasta rozwijają. Ale machnijmy tutaj... faremkę, bo jakby coś ich będę mógł przerzucać z tego miasta albo z tego. Zobaczymy, jak to się ułoży. Pójdziemy po tę herbatę. A może w międzyczasie jeszcze ten lasek wywalimy? A nie, węgiel. Tutaj węgiel miałem obrobić, bo tu kopalni nie ma. A nie, jest kopalnia.
Jest kopalnia. No tak, węgla mam 2, tu 0 to ludzika dotyczy. Tutaj mam zwierzynę. Obóz, obóz. O, to wiem co zrobię. Lasek wytnę, żeby tutaj w spenet się szybciej to zrobiło. Także herbata i lasek i będzie ok. Jeszcze muszę zaktualizować sobie sterowniki do karty graficznej, bo też zauważyłem, że jakieś wyszły. Może to wreszcie coś pomoże, bo... Oczywiście. Jednak dalej optymalizacja tej gry to jak dla mnie pozostawia sporo do życzenia. Zobaczymy, czy będę miał aluminium, bo póki co, moi drodzy, tutaj się nic nie pojawiło. Także w granicach nie mam, ale może gdzieś jeszcze jest. Skończył się szlak z Rodos, a wyświetliło się gdzieś... Dalej się nie wyświetla, gdzie się skończył. Poważnie? Nie dodano czegoś takiego? To generalnie określa ilość heksów. Wiadomo, w jakiej odległości miasto się znajduje od tego, w którym szlak mamy. No ja dalej nie wiem skąd, albo gdzie ja ten szlak z Rodos wysyłałem, czy on tutaj nowy się zrobił, ten ludek. Nowy się chyba zrobił. Także czy ja chcę gdzieś do siebie? No nie, tutaj w tym momencie przydałoby się to złoto jak najbardziej. Znaczy złoto, żywność i młotki, ale to miasto też ma problemy z obszarami mieszkalnymi, więc nie ma takiego... takiego sensu po prostu. O, może tak po sąsiedzku do Hatusy. Ja generalnie tak sobie kombinuję, że w tych moich głównych miastach to w każdym jednym chciałbym mieć taki szlak handlowy. Przynajmniej jeden. A tych kluczowych jak stolica, drugie, trzecie miasto to mieć tych szlaków więcej. Także w tym momencie mam w Rakedet tych szlaków 3. To ok. W Sajsie mam tylko jeden, także w Sajsie jeszcze warto by było jakiś zrobić. I pozostałe się pomyśli, które tutaj miasto mi się jakoś ładnie rozwija. Abydos ma 12, Memphis ma 10. No to raczej Abydos, a w Abydos ja szlaku nie mam ani jednego. No to trzeba będzie się tym zająć. To może z Ify przeniosę tego kupca, który tutaj się szkoli do Abydos i gdzieś puszczę. Ja później przede wszystkim będę, tak jak to robiłem w C5, inwestował jednak we własne miasta. No bo jednak wolę, żeby moje miasta były piękne, duże, bo będą zarabiały wtedy wszystkiego dużo. Złoto też się przy okazji zarabiać będzie, chociaż jako tymczasowe rozwiązanie. Oczywiście szlak handlowy do państwa miasta czy do innej cywilizacji też jest ok, bo przyrost tego złota jest galanty, także warto, ale teraz to może skupimy się na czym innym, na wojnie konkretnie, ale to już w kolejnym odcinku, także tyle dzisiaj, trzymajcie się, pozdrawiam i na razie.